Polska Mówi. Rozmawiamy dzisiaj o bezdomności ludzi młodych, a ze mną jest Kamil z Warszawy. Witam Ciebie, Kamilu. Witam. Kamilu, skąd pochodzisz? Urodziłem się w Żyrardowie. Spędziłem tam część mojego dzieciństwa. Z powodów życiowych trafiłem do Warszawy. Mieszkałem w rodzinie zastępczej, z której składał się mój brat i moja bratowa, czyli jego żona. Więc tak naprawdę w warszawskim Ursusie się wychowałem, więc czuję się przynajmniej, jakbym był z Warszawy. Obecnie podopiecznym jesteś Fundacji Po Drugie. Zgadza się. A jeśli chodzi o to twoje dzieciństwo w Żyrardowie, jak je wspominasz? Chciałbym w ogóle nie wspominać, ponieważ to było życie tragiczne. No, nie będę się bał tego tak ująć, z tego względu, że w rodzinie był alkohol. Była przemoc, no i to, mówiąc o patologii, ma się na myśli właśnie coś takiego, gdzie to jest naprawdę ciężka, zakorzeniona latami patologia. Czy ta przemoc była również wobec ciebie? Głównie wobec mnie. A na czym polegała ta przemoc? Możesz o tym powiedzieć? Tak, na biciu, na wyzwiskach, na kopaniu, na wprowadzaniu przez rodziców nowych, niestworzonych do tej pory form dyscypliny, jak na przykład bardzo cienkie paski z powbijanymi gwoździami. Czy starałeś się gdzieś o jakąś pomoc, czy nikt tego nie widział, co się dzieje w twoim domu? Widział to każdy, tylko nikt nigdy nie reagował, bo żyjąc wtedy w Żyrardowie, który sam w sobie jest miastem, nie chcę tutaj nikogo urazić, ale raczej nizień społecznych, to dodatkowo żyliśmy w dzielnicy, w której coś takiego było codziennością, tak? Pode mną mieszkał dealer, obok były tak zwane mety, czyli miejsca, w których można kupić tanio spirytus czy podrabiane papierosy. Dzieci sąsiadów żyły praktycznie tak samo jak ja. Ale w szkole nauczyciele nie widzieli, co się dzieje? Również widzieli, ale nikt nie reagował. Kiedy trafiłeś do Warszawy? Po ilu latach? Mając 10 lat. I wtedy pod czyją już byłeś opieką? Pod opieką mojego brata. Z czyjej inicjatywy trafiłeś pod opiekę brata? To wyszło samo z siebie, ponieważ w momencie, jak został zabity mój ojciec, trafiłem chwilowo do babci, właśnie matki mojego ojca, i moja rodzina dalsza, typu chrzestna, czy jej matka, czyli siostra mojego ojca, częściowo, znaczy, pokładały winę w śmierci ojca na mnie, na 10-letnim dzieciaku, przez co stwierdziły, że na święta moim prezentem będzie trafienie do domu dziecka, bo to wszystko się wydarzyło około miesiąc przed świętami Bożego Narodzenia. I nie mając zbytnio kontaktu z moimi braćmi, napisałem do jednego z nich. Kiedy dowiedział się o wszystkim, co się wydarzyło, po prostu przyjechał z żoną i bez słowa zabrali mnie do siebie. A na czym polegała ponoć ta twoja wina, jeśli chodzi o śmierć ojca? Wyglądało to w taki sposób, że zabójcą mojego ojca była moja matka. I z tego też względu rodzina od strony ojca, obwiniając moją matkę, gdzie mieli do tego oczywiście pełne prawo, skumulowali to wszystko na mnie. I co się potem wydarzyło? Jesteś pod opieką swojego brata. To był twój rodzony brat? Jest? Przyrodni. Przyrodni. Okej. Jesteś pod opieką. Przez ile lat jesteś pod opieką? Przez 10. Co się dzieje z twoją edukacją? W międzyczasie zmieniłem szkołę, skończyłem szkołę podstawową, trafiłem do gimnazjum, sprawiałem troszkę problemów, bo nie byłem jednak grzecznym dzieckiem. Po ukończeniu gimnazjum zacząłem szkołę zawodową, ukończyłem 2 lata fotografii, po czym po prostu z tego zrezygnowałem i zacząłem pracować, przez co pluję sobie w brodę. A na czym polegała ta twoja niegrzeczność w szkole? Znaczy, no nie tylko w szkole, po prostu jakby nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbym obwiniał wszystkich dookoła, bo tak nie jest, ale miałem i do tej pory mam jakieś takie złogi tej patologii z dzieciństwa, która gdzieś tam we mnie jest, z którą walczę, że opuszczałem szkołę na przykład, że byłem nieposłuszny, nie zwracałem uwagi w ogóle na to, co brat czy jego żona do mnie mówią. Na takiej zasadzie niegrzeczność się pojawiała. Masz teraz z nimi kontakt? Tak, mam. W momencie,
Tak naprawdę, kiedy opuściłem to rodzinne gniazdo, nasz kontakt się zaczął naprawiać i chyba teraz jest najlepszy do tej pory. Przepraszam. A powiedz mi, Kamilu, teraz jesteś pod opieką fundacji Po drugie. Zgadza się. Co takiego się dzieje, że jesteś pod opieką fundacji, a nie, że tak powiem, na własnym, bo jesteś pełnoletni, prawda? Tak, mam 22 lata. Dlaczego nie jesteś na własnym, że tak powiem, garnuszku, tylko pod opieką fundacji? Czy coś, czy system nie zadziałał odpowiednio, nie masz wsparcia, nie, nie masz pomocy? Nie jest raczej kwestia systemu, proszę pana, tylko wynika to z tego, że w momencie ukończenia pełnoletności miałem pracę, dalej się uczyłem i stwierdziłem, że to jest czas, abym wyprowadził się od brata, bo też wiem, że wiele razy nie postąpiłem wobec niego fair, że bardzo dużo mi pomógł, tak, bo jednak stworzył mi rodzinę, nie mając do tego obowiązku, i się wyprowadziłem, tak, wyprowadziłem się na swoje. Było fajnie, mieszkałem z przyjacielem Szymonem i przestałem brać leki, bo ja też cierpię na kilka schorzeń psychicznych i przestałem brać leki, bo stwierdziłem, że pomogły, więc już nie trzeba ich brać. I po 2 miesiącach złapała mnie ogromna depresja, nawrót wszystkich tych moich chorób i sobie nie poradziłem. Odpuściłem szkołę, odpuściłem pracę i już nie dałem rady ciągnąć mieszkania, tak, i w ogóle jakiegokolwiek sensownego życia. Więc doprowadziło mnie to do bezdomności. Pierwszy raz poszedłem do ośrodka dla osób bezdomnych w 2019 roku około, nie pamiętam już miesiąca. No i wtedy zyskałem status osoby bezdomnej, tak. Ciągnęło się to za mną do końca lipca 2020 roku, kiedy właśnie trafiłem do fundacji. Na czym polega dziś ta opieka fundacji dla ciebie i dla twoich kolegów, koleżanek? Polega na tym, że jestem ciągle motywowany, zresztą tak samo jak i współpodopieczni fundacji. Mam tutaj terapię ze świetnym terapeutą, który pozwala mi przepracować swoje nie tylko zachowania, ale też perspektywy na przyszłość, przepracowanie trochę przeszłości. Mam tutaj do dyspozycji doradcę zawodowego, dzięki któremu mam pracę, którą uwielbiam i która jest świetna. Mam panią psycholog, która również jest bardzo pozytywnie nastawioną osobą. Cała kadra tak naprawdę to jest zbiór świetnych ludzi, więc ta pomoc polega na tym, że fundacja dąży do tego, abyśmy byli samodzielni. Jaka to jest praca, ta fantastyczna? Jestem doradcą klienta w bardzo dużej sieci sklepów. Nie będę tutaj reklamował w jakiej, ale dostałem tę pracę dzięki pomocy właśnie kadry. Na początku były raczej upadki niż zloty, bo z góry odpuściłem i teraz jednak nie odpuszczę nigdy, bo okazało się, że to jest najlepsza praca, jaką miałem. Kamil, jak motywować ludzi po tak ciężkich przejściach jak ty? Na czym taka motywacja polega? Pokazać im, co można osiągnąć i pokazać, że można żyć inaczej. To chyba jest najlepsza motywacja. Jakie są twoje marzenia? Na chwilę obecną? Realizować się zawodowo, robić coraz więcej pieniędzy, wyjść z długów, których sobie narobiłem i może, nie mówię na pewno, ale może zdać maturę, której nie mam. Jestem przekonany, że uda ci się to. W twojej rozmowie jest tyle optymizmu i takiej trochę mądrości życiowej, nawet może nie trochę, że z pewnością ci się uda. Życzę ci tego z całego serducha. Dziękuję ci bardzo. Trzymaj się, dziękuję ci za rozmowę. Również ci dziękuję, trzymaj się.